Witam serdecznie z tej strony Conti w kolejnym materiale na kanale. Na wstępie chciałem dodać, że z racji powiedzmy powrotu do pierwotnego wyglądu kanału przywracam również serię Pierwsze Wrażenia, która dla osób nowych, krótkie info, jest to seria, w której odpalam gry po raz pierwszy, nie wiedząc zbytnio, no nic praktycznie o nich, poza tym jak wyglądają i na czym polegają. No i sprawdzamy, co się dzieje, a nuż się komuś spodoba jakaś gierka i postanowi ją nabyć w przyszłości, czy coś w ten deseń. Przy okazji ja tutaj bawię się dobrze lub trochę mniej, w zależności od tego oczywiście, jaka gra się trafi. W tym materiale na tapecie gierka Beasties, która jest połączeniem gatunku Monster Tamer, czyli coś jak Pokémon, Digimon, jakieś Nexomony, Temtemy i inne tego typu rzeczy, oraz Puzzle Quest, w których układamy w rzędzie kolorki kryształków różnego rodzaju jakichś innych takich pierdółek i je łączymy, więc ciekawy miks, gdzie walczymy potworkami, coś a la Pokémon, ale wykonujemy ataki poprzez układanie klocków, jak w Puzzle Questie. Nie przedłużając, ruszamy Start Game. Gra wyjdzie dopiero w lipcu, jest dostępne demo do pobrania, jakby ktoś chciał sprawdzić. Welcome to the world of Beasties. People and beasties are living together here in eternal harmony. Powerful beastie masters keep watch over this place. Akademia. A journeyman of Yale Beastie Master Guild, you have finally passed your theoretical exams after years of hard work. To my. Last and most presumptuous obstacle still stands in front of you, the practical section of the graduation exams. It is your job to find the lost Beastie Master of Darion and bring her safely home to the village. I to nasz główny quest, musimy jakąś Beastie Master czy jakąś tam odnaleźć. There are good-hearted villagers there, many beasties and your strongest challenge yet. Good luck! No i zaczynamy przygodę. To jesteśmy my. Takim jakby, nie wiem, obrazkiem chodzimy, awatarem. Journeyman, congratulations on passing the theoretical section of your exams. The practical section is concerned with finding the last Beastie Master of Darion. Return back to the main hall after completing your exams in order to receive your Beastie Master badge. After that, a realm of your own will be assigned to you. Don't forget while traveling. The most important thing about beasties and people is our connections to one another. Dobra, jak się chodzi? Aha. Strzałkami się chodzi, a wsadem też można, dobra, okej. Okay. M, mapa. In the wild, tu jesteśmy, Beastie Manager, Load, Cook, Handyman. Ekwipunek, Tutorial, Digital Inventory. Dobra, mamy ekwipunek, możemy używać przedmiotów. Soybeans, Food, 15 HP i 5... czegoś. Jakichś kredytów. Tu jest nasz Beastie, Elian Moon, level 7. A real martial art master who can dish out just as much as he can take. Tail clip inflicts damage to the top enemy beastie. Attack, death, AP, skill. Dobra, tu jest jakieś 10 czegoś, jakaś, nie wiem, typ czy coś. Coś mi się wydaje, że jakoś te dźwięki są głośne. Dobra, idziemy zobaczyć, co się dzieje. Questioning the villagers, 0 on 4. Idziemy popytać mieszkańców wioski. Local beastie master? To jest Jeff. Welcome to the world's first super duper store. Unbelievable products in unimaginable prices. How can I help spend money in the store? In my store. I'm so sorry, but we don't handle any information here. However, I'll let you in on this one as a kind of welcoming gift. Elaine has not been here for a very long time. Just don't forget who helped you when you're in the need of premium products for your beasties. Czyli u niego możemy coś kupować. Dobra, dobra. To są kredyty, czyli pieniądze po prostu. Super duper story. Jesteśmy w super duper markecie. Możemy kupować na przykład płatki śniadaniowe. Albo inne rzeczy. Brokoli, brokuły, proteinowy drink, wegetariańska miska. Okej, okay, na razie kredytów nie mamy, więc spadam stąd. Idziemy szukać kolejnych mieszkańców. Tam jest ziomek. Tu jest jeszcze dwóch ziomków i z nimi chyba mam pogadać. Cook, Handyman i Beastie Manager, dobra. Motyw jakichś poruszających się awatarków, ale plecak mam przynajmniej na sobie, więc spoko. Dzień dobry.
Eric. Who are you? And you went down, make yourself at home. My name is Eric. Just let me know when your tools need repair. I'm happy to do it for a guild member. Local beastie master? If I knew that, Elaine just disappeared on us a few months ago without telling anyone where to. If I can be honest with you, I'm worried. She may have never been very easy and often had her own strange ideas, but she was always one of us. I hope she's still doing well. Good luck with your search. Co tu można robić? Exactly, thanks, Eric. Dobra, doprawianko. Give it back. And done, brand new shine, bla bla. Dobra, czyli można naprawiać, ale nie wiem, czy to. Co tu można. A, ekwipunek. Czy tu można jakiś ekwipunek mieć założony? No to wygląda, że chyba nie wiem. Dobra, Elma. A new face, wonderful. Come right on over and have a whiff on the over this. Tasty, right? But I just cooked for beasties. This is nothing better than to see the shining faces of all of the old small monsters after they have filled their bellies. How would I know where she is? She always preferred to make her own food for her beasties. She said that they would fight better that way, that it would increase their performance. Ridiculous! Her beasties never glowed like the beasties who were eating with me. It's got to be fine. She is so strong, I don't have to worry about. Great to see you, whatever you got your thanks. They restore all HP. A tiny bit more for and everything from here and land on your left foot. Don't forget just a little pinch of love. Dobra, tu można po prostu. To jest nasza pokemonowa siostra Joy, u której pewnie nasze beastisy możemy leczyć. Żywe miasto, nie ma co. A tu jakieś areny czy coś. Riley, what? Excuse me. Good day to be to you from the BBF, Best Beastie Factory. How could you serve you today? Jakie pomieszane. Here with your beasties, you can. And geez, I forgot how the introduction is supposed to go. But I can help you to level up your beasties or to look after them when you are away. Oh man, don't get me on that. Ever since Lynn left, business has been really quiet. Her beasties seemed a bit on edge sometimes, but they are really cute. And she had so many. And how powerful they were. Her beautiful fieries was always my favorite. Oh, fieries. Dobra, pogadam z wszystkimi. Breathe in deeply. I'm sorry, you know what? I am new at this job and it's a real honor to be able to represent the Best Beastie Factory. Best Beastie Factory, we churn out happy beasties day in and day out. How can I help you? Level up beasties, tutorial, można levelować, ale trzeba mieć pieniądze pewnie. Albo przedmioty jakieś. Come on, beasties, we'll receive more points. Dobra. Trzeba mieć jakąś walutę, którą pewnie będę zdobywał walcząc. Dobra, teraz musimy iść do... Ask the old man. Panie Oldman, gdzie jesteś? To the village. Dobra, czyli jednak on gdzieś tu powinien być w wiosce. Missing Beastie Master. Ask the old man village. W wiosce. No w wiosce jestem teraz, nie? Darian? To jest wioska? Darian? No dobra, moment, bo się trochę zgubiłem. Super duper market. Gdzie jest Mr. Oldman? Bo w tej wiosce nie ma jakby przejścia dalej, nie? Bo nie trzeba stąd wyjść, chyba że to nie jest wioska? A tu jest jakiś Oldman. Nie ma go na mapie, dlatego nie wiedziałem gdzie iść. Hello? Lucas, hey, come over here. Here, heard you're looking for Lane. That means we have common enemy. I'm all ears. Head north out of the village until you get to a really nasty pile of stones that are blocking the way into the great wilds. Lane used to train her all of the time. That means that the rock pile over there has to be removed if you want to go look around. I've got the job to bring this pile of stones across the Jordan. Our fates must be linked or something in any case. I'm missing some iron for preparing the explosion. Bring me 3 iron and the stone pile will be history. Then... Boom, kabloom, crack, bang, 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 bang! Then I can bring my nemesis to his knees and blast him to pieces. Oh, that pathway turd, that scourge of all village guests. Please, take this pickaxe.
It has seen better days, but it should work for your purposes. I would send my daughter Lynn, but she would rather spend her time with beasties than with real labor. Blow away the rocks. Idziemy. Idziemy do dziczy. Mam ekwipunku ten toporek? Mam, dobra. Jan obtaining your first tool. Durability you can repair for free at Eric. Dobra. Dobra, dobra. Mamy tutaj pikaksa. Durability 9 na 18. Repair costu iron wood. Ale u Erika ponoć można za darmo, nie? Tam jest handyman Eric. Eric the handyman, let's go. Animacja tych awatarów jest prześmieszna. Dzień dobry, przyszedłem naprawić narzędzie. No i co? No i naprawił, unsellable. Dobra, idziemy, pikaksa. Idziemy zbierać kamerdolce. Bujamy się, boys. Bum, 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 tyru, bum, tyru. Blow away the rocks with your pickaxe. Dobra, idziemy walczyć. Walczmy. Bij. O, tak wygląda walka, tak jak wspominałem. Jest to puzzle quest taki. Beasties have challenged your team to a fight. Combine three or more stones of the same color vertically or horizontally in order to release the energy inside of them and to charge the abilities of the beasties who share the same color. Combine three or more gray attack stones to cause your top beastie to attack the top beastie of the other team. The more stones included in the attack stone combination, the higher damage will be. Głośna muzyka. Mogę wejść w opcję? O. Attacks as well as many abilities result in the damage to the defense blue of the enemy beastie, and as soon as the defense is gone, damage to their health red. The defense of your beastie regenerates itself between battles, health won't. If your beastie doesn't have any health more, it is no longer able to fight. However, enemy beasties can attack, use abilities and cause damage on their turn in the same way your beastie can on your click, on your turn. Click on the beastie in order to learn more about it. Effective against, nie wiem, plaster zielony. Weak against fioletowa mikstura, nie wiem, pewnie poison damage czy coś. Oj, kliknąłem sobie. A on ma co? Effective against woda, weak against fire. Ability level 72. Ja mam ability level 50, nie wiem o co chodzi. Czwarty, pierwszy level potworka. Mała, no ale on ma więcej życia niż ja. I tu są jakieś, aha, są pewnie jakieś specjalne kolory, które muszę zbierać daną bestyją. Okej, okay. Powiem szczerze, nie grałem nigdy w puzzle questa, więc może to być zabawne. O kuźwa, przeharatał mnie nieźle. Ekstra turn, bo zrobił combo i dostał dodatkową turę. No tu jakbym był w stanie to przesunąć z tym, to by było spoko. Ekstra turn, bo 4. Oj, tam jeszcze combo jakieś mi siadło, dobra. Tu będzie pyk. Bum. 24, okej. Okay. O Jezu, sicku. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, ale okej. Okay. Muszę rozkminić w ogóle, jak tutaj ta walka działa, nie? Ja robiąc klocki niszcząc te kolorki, to nie wiem, coś mi się ładuje, jakiś atak czy coś, nie? W zależności od tego, jaki kolor wezmę, to różne rzeczy się dzieją. A, bo tam było, że grey to attack top grey, czyli greyem będę mógł zaatakować top top, tak, dobra. Każdy kolor odpowiada coś innego, jakby miał więcej beastie tutaj, to wtedy inne kolory atakowałyby inne kolory, nie? Czyli trzeba po prostu kombinować jeszcze tutaj, które łączyć ze sobą. Zielone, o. Zielone mogę złączyć. No, ładuje mi się super power. Moc mi się ładuje, jak robię, jak niszczę kolory mojej bestyjki. Bum, wygrałem. Jej, 9 na 10. Chciałem naładować do 10, zobaczyć. Captured. 4 hajsu i 3 proszku do craftu. Okej. Okay. Mapa. Tu jest ten pile of stone chyba. To tutaj muszę zebrać kamyki, czyli muszę zbierać mi surowce, czyli tu będę mógł pewnie kamyk zebrać. Aha. Głup. Głup. Uf. Dobra, mam jeden ora, jeden irona i jeden jakiś rubin. Ember. Dzień dobry.
Helmut, kid, come over here. I've been watching you fight. Not bad. You could use a few more lessons and master plates, though. Let's start with the lessons. You against me, one on one. 4-on-4, you know what I mean? Beastie Brawl, are you ready? Let's go. Tylko, że ja 4-4, ja nie mam 4 beastie. Dobra, spróbujemy te zielone nabić teraz. Żeby wyprowadzić ten super duper atak. Ekstra move'y to pewnie tu gdzieś w tutorialu jest pewnie opisane, które robi co o nim. Ekstra terna dostałem za które? Nie zwróciłem uwagi. Czerwone, żółte? O, 4 zarobił. A może jak się weźmie więcej jak 3, to się dostaje dodatkowy ruch. Jak się złączy 4 naraz, to wtedy chyba jest ekstra tern. Dobra, ładujemy moją moc. O, on użył chyba mocy właśnie. On tylko 3 potrzebuje. Ability level 30. A ja mam jakiegoś takiego slapa, czy to jest tail attack, nie wiem. Jup. No tak, szare biją. Topka w topkę. On ma jaki typ? Weak against szare? Nie wiem, co ma, ale dobra. Wydaje mi się, że nie będę w stanie tutaj nabić fulla, czy żeby użyć mojej umiejętności, sprawdzić jak to działa. No i ja tracę życie, a życie mi się nie odnawia po walce i to mnie martwi. Okej, okay, ładne combo. No, jak się 4 zniszczy, to jest dodatkowa tura. To już wiem, jak się 4 zniszczy. Dobra, będę miał super duper atak. Ale go nie wyprowadzę. Ale go nie wyprowadzę, dobra, jest okej. Okay. Wow, boy, oh boy, oh boy, not bad. I even learned something at the end about the power of love or friendship. In any case, I learned that you're stronger than I am. O, 2 kta, do upgrade. Here you deserve some Dawn Discs. Dobra, są te Dawn Discs, one są do upgrade'ów umiejętności naszych beastisów. Teraz pytanie. Tak, on nie odzyskał HP, czy musiałbym go nakarmić? Dobra. A to jest chyba po prostu koszt tego. Za 5C można kupić, za 5 kredytów można kupić po prostu tego bina. Beastie fighto. Oj, 2 naraz, nie podoba mi się to. Ten ma 15 i teraz tak. Co to jest za przycisk? Tu jest ucieczka. Dobra, bo tak, szare biją górny. O, jak tu dużo czerwonych. A którym mogę zaatakować środkowego na przykład? Zielone oni też zbierają, czyli jakby mi zielone kradł, to specjalne umiejętności będę używać. A jak stratę. Oj. Nie ma poczwórnych nigdzie do zrobienia, nie? Próbuję tego slapa naładować. O, czerwony boom, extra turn. 4 damage, you would. Furia! Nice. Ja coś mi się tego slapa nie zdołam naładować. I on idzie na top też, dobra. Czyli chyba tylko jak się ma więcej beastisów, to można atakować inne, nie? Trzy HP zostało. Dobra, slapa chcę użyć. Dasz mi użyć slapa? Ekstra ten. Mu się kombo zrobiło. No nie, no gdzieś... Aha, bum, 12. Do slapa użyć, zobacz jak odbije. Łup! Nice. Czyli na attack power to jest okej. Okay. Dobra. Trochę hajsiwa. Idziemy zbierać. Łup, kamyczki. No, zbieramy. Nie tu? Się nie da? No. Od dołu. Aha, dobra, nie muszę dołu wyciągać. Jeden iron. Skrzynia. Ice i beanbag. Znaczy no, jakieś tam... Bini, fasolki.
Dobra, udało się nie walczyć. Tu jest kamień, okej. Okay. Iron. Dobra, możemy wracać, mam 3 irona. Jak mój pickaxe naprawiony? Znaczy no, zniszczony. Jep, czyli on po prostu z każdym uderzeniem 3 razy trzeba uderzyć w skałkę i chyba z każdym uderzeniem on się po prostu niszczy o 1 punkt, czyli jeszcze bym mógł ewentualnie 3 skałki rozwalić. Thanks, Eric. Wonderful. Mój beastie jest wyleczony, nice. Będę mógł teraz ulepszyć mojego beastie. Cyk. I can always count on you. Here, please. Thanks, trainer. Take this dawn disc as a token of my thanks. I wish I could really celebrate this victory, but my little Lynn... The small brat has run off. Lynn was always in her own world, but leaving her daddy out to dry like that... Trainer, would you be so kind as to help an old demolition expert search for his daughter? Sometimes she runs off into the northeastern wilds. Totally. Idziemy ulepszyć mojego beastie ziomka. Ton disk is put back into the backpack. Dobra. Idziemy ulepszando robić. A tu jest skrzynia. Beastie Habitat. Aha, tu mogę sobie ich przykładowo, pewnie jak mam więcej beastie, to mogę tutaj sobie podmianki robić. Pewnie coś na zasadzie, tak w komputerku się beastie przerzucało. Attack ability. Skill, dobra. Ulepszando. No that's a lot of damage. Dobra, zobaczymy czy zrobiłem. Dobrze, level 10. A tu nie ma. A jest skrzynia. Jest? Halo? No i nice. Pieniądze. Dobra, idziemy Rocky Plateau. Nie ma takiej mapy świata jakby. Idziemy dalej. Komu w drogę temu Beastie Taming? Taming? Beastie Taming. Yes, sir. Mystical Woods, Ancient Ruins, Rocky Plateau, Sunny Island, o, otwarte przejście mam teraz tutaj, pyk. Mogę iść do Sunny Island. Dobra, przetestujmy mocno mojego beastie po upgrade'zie. A nie da się ich jakoś łapać? Bo jakoś trzeba je zdobywać, nie? A może są jakieś kredyty czy coś, dobra, pyk, dodatkowa tura. Pyk. Coś co mnie bije. Jep, 4 dodatkowa tura. Boom, damage. Nie wiem co się wydarzyło, ale... Ale kilka kombosów na raz weszło. Ewidentnie. Jest Sunny Island. Idziemy do Sunny Island. Macy jakieś? Tu do zdobycia są? Nie ma jakichś maców? No macy for me. Tam jest dużo maców, ale jest... Zablokowane przejście. Szukamy jakiegoś takiego ładnego combo. Tutaj będzie combo, tak. Ale nie dało dodatkowej tury. Co to jest to 15 tutaj? 5, 15? Będzie po prostu atakował fioletowymi we mnie. Ja nawet zielonych nie zbieram, żeby sobie naładować power upa. Power striker. Zaraz umrę. I tyle z tego będzie. No zaraz naprawdę umrę. Przedmiotów w walce nie można używać. No a to jeszcze mu dołożyłem. Ha, dentka.
No przynajmniej zobaczymy, co jest, jak się jest defeat, nie? Pewnie od wioski zaczynam, no dokładnie. Dobra, cofa mnie do wioski, jak się padnie, okej. No to jest też to, że ja osobiście w sumie chyba nigdy nie grałem w żadnego Puzzle Questa, nie? I widzę, że tutaj te kurde, no motyw jest spokojny. Dobra, idziemy jeszcze raz, we can do it. Miałem sprawdzić siłę mojego beastie i co, i dostałem wciry takie, że nawet go nie zaatakowałem. Aha. Ja byłem wiosną, mogę zobaczyć w super duper markecie, czy nie mogę kupić czegoś do łapania dzikich beastie. No, wygrałem, bum. Może tu no, da się mieć więcej tych beastiesów, tylko kwestia tego właśnie, czy je trzeba łapać tutaj w klasycznych Pokemonach, czy jest jakaś inna metoda na to. Skrzynia. The boulder stands like a sleeping giant in the wild, decorated with ancient undergrowth and faded runes. Forgotten magic bring the air to the pole, to a pulse. Aha, wszedłem w niego, tak się zblokowałem się. Nie mogę wyjść. O, przebiegłem przez niego. No, a co to? Beacon, device that allow wild beasties to join a team. No, czyli taki Pokeball, nie? Czyli beasties beacon, kurde. Pewnie też je można kupić, bo widzę, że jest cena 25 za ten, a tutaj w ogóle są różne kamienie i one mają różne jakieś symbole na sobie. Tu trzeba mieć pewnie ten. A, mogę pikaksem rozwalać, dobra. Dziwne, że mogę pikaksem rozwalać też drewno, no ale okej. Dobra. Teraz mogę złapać dzikiego beastie, bo mam beacon. Nie, graficznie gra jest nawet ładnie zrobiona. Spróbujemy odpalić mechanikę łapanki. Ciekawe, czy tu też musi być osłabiony potworek. Dobra. Jak ja mogę jakoś, nie wiem, rzucić czy coś tym przedmiecikiem, żeby go złapać? Nie wiem. Extra turn. No, teraz, jak jest osłabiony, to pewnie trzeba mu tarczę zbić. Drugopoziomowy Zapster. Jup. Rad. Beastie Connection successful. Fajna animacja, podoba mi się. Mam go. Złapałem Beastisa. Captured. Złapałem Beastisa. Dobrze. To okej, okay, czyli mam drugiego beastie i on jest od razu na full HP. No to teraz kwestia ustawiania go. Kto jest gdzie, co i jak. Dobra, spróbujmy zawalczyć jeszcze raz z tym drugim beastie, żeby zobaczyć, jak wygląda jakaś mechanika. Oj, teraz faktycznie po dwa się do pojawiać. Mechanika ataku. Żeby zaatakować, no bo tak, szary bije górny rząd. A fioletowy bije który? Żółty, fioletowy, aha, extra turn. Where are you? No, trochę skombowali mi tu. Dobra, tu będzie tak. I nic z tego nie wyszło. Dobra, teraz ja zaatakuję. Pyk. Nice damage. Nie, a teraz będzie mi się to ładowało? Tak, czyli aha, czyli wygląda na to teoretycznie. Jeżeli dobrze rozumiem, a nie wiem, czy dobrze rozumiem. Aha. Że górny bije górnego, a te są jako wspomagające. I można używać jako wspomagające umiejętności, coś w tym stylu. Dobra, czekajcie, bo zaraz... O, aha, umiejętność to jest też oddanie tury jakby. To zniszczę, to mu dopasuje. Tak, dopasuje mu, muszę atakować po prostu. I to się złączy z tym, dobra. Wygrałem dzięki temu. Dobra, 4-3, szkoda, że nie dało więcej hajsu i materiałów. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie
wstępne rozeznanie materiałowe. Jeżeli się spodobała wam gierka, dajcie znać. Tak jak mówię, demo jest do pobrania na Steamie. Gra ma wyjść jakoś w lipcu. Czy to będzie Early Access, czy to będzie pełna wersja, nie wiem, okaże się. No ale wygląda fajnie, graficznie jest ładnie zrobiona, muzyka jest nawet taka spoko, chociaż chyba jest zapętlona, ale mam wrażenie, że na innych lokacjach będzie jakaś inna muzyka. Czemu by nie? Mechanika, no stricte Pokémony plus Puzzle Quest, chociaż tak jak wspominałem, w Puzzle Questa nie grałem, ale wiadomo, założenie jest to samo. Ustawiamy klocki w rzędach, w kolorach i walczymy z przeciwnikami. Jak się wam podoba, dajcie znać. Jeżeli wam się podoba ogólnie całokształt, to zostawcie suba, łapę i jak chcecie być na bieżąco, to dzwonek. Tak jak wspomniałem na początku, wracam do takiego pierwotnego trochę pierwotnej formy kanału, czyli będzie wszystko związane z grami, trochę gameplayów, trochę jakichś może unboxingów, trochę jakichś omówień i tak dalej, więc ogólnie wszystko, co związane z grami, może czasem jakaś muzyka i tak dalej. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Zapraszam oczywiście na Twitcha, na streamy, gdzie na ten moment jest głównie grany Lost Ark. No i tyle. Na razie, cześć.